W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko pokoju, Królowo rodzin, przychodzę do Ciebie z pokornym sercem. W moim domu słychać krzyki i nieporozumienia, a miłość, która powinna nas łączyć, wydaje się być oddalona. Proszę Cię, Matko, przyjdź do mnie z łaską. Otwórz nasze serca na wybaczanie i zrozumienie. Naucz nas budować mosty zamiast murów, byśmy mogli odnaleźć drogę do siebie nawzajem. Niech Twoje słowa napełnią nasze umysły, a obecność rozproszy cienie konfliktów. Pomóż nam spojrzeć na siebie oczami miłości, by każdy dzień budował relacje oparte na szacunku. Spraw, by nasze słowa były łagodne, a czyny świadczyły o prawdziwej miłości. Niech nasza rodzina stanie się miejscem radości i pokoju, gdzie każde serce znajdzie schronienie. Pomóż nam rozmawiać, wysłuchiwać się wzajemnie, a w trudnych chwilach niech miłość będzie silniejsza niż wszelkie nieporozumienia. Daj nam siłę do przebaczania, nawet wtedy, gdy serca są zranione. Przywróć w nas wiarę, że miłość jest potężna, a wybaczenie daje nowy początek. Niech nasze działania będą pełne współczucia, a serca otwarte na to, co dobre. Prowadź nas, Matko, w trudnych momentach, byśmy umieli być dla siebie wsparciem i budowali zjednoczoną rodzinę. Niech nasza rodzina świadczy o Twojej obecności w świecie pokoju i jedności. Matko pokoju, pokładamy w Tobie nadzieję. Czuwaj nad nami każdego dnia. Niech Twoja opieka prowadzi nas przez życie, aż znajdziemy pełnię pokoju w Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Matko, za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni za Twoją opiekę i pocieszenie. Prosimy, bądź z nami zawsze, szczególnie w trudnych chwilach. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na całej naszej rodzinie. Obdarz nas zdrowiem, szczęściem i pokojem. Spraw, abyśmy zawsze szli drogą miłości i służyli sobie nawzajem. Amen.